Witam w autorskim podcaście Na celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj moim Państwa gościem jest ponownie Tomasz Awłasewicz. Witam serdecznie, Tomaszu. Cześć. Przypomnę tylko, Tomasz Awłasewicz, dziennikarz Onetu, specjalizujący się w tematyce służb specjalnych, ze szczególnym chyba uwzględnieniem tych dotyczących, czy tych, które swoją służbę pełniły za czasów PRL-u. Badacz, autor książek, na pewno osoba w kręgach, które interesują się służbami specjalnymi, znana. Jeszcze raz, Tomasz, dzień dobry. Cześć, jeszcze raz, miło mi. Spotykamy się raz jeszcze, Tomasz zresztą to obiecywał, kiedyś nasz poprzedni odcinek miał miejsce 7 lipca, więc już trochę czasu minęło, niestety do tej pory nie udało nam się nic nagrać, ale 2 grudnia ukazuje się na Onecie artykuł Tomasza, jeden z oficerów CIA mógł szpiegować dla Rosjan, to on rozmawiał z polskim wywiadem. I historia wydaje się dość, bym powiedział, pasjonująca. Oczywiście link do artykułu znajdziecie w opisie odcinka. Niemniej wydaje się, że parę kwestii wypadałoby z autorem, czyli z Tomaszem, omówić, bo tyczy temat tak naprawdę Paula Redmonda, można by powiedzieć, że dość ważnej persony w tamtym czasie, co się działo. Bo przypomnijmy, jest 1990 rok, Warszawa, koniec czerwca, dokładnie 28, przylatuje do nas 5 oficerów CIA. No, jakby nie patrzeć, mamy okres zmian nie tylko w Polsce, ale co za tym idzie również w służbach specjalnych. No i te 5 osób ma pełnić bardzo ważną rolę i o Paulu też się w ten sposób mówi, że jednak jest on kreatorem pewnego jakby modelu tej współpracy. Czy na razie jeszcze abstrahując, bo do tego za chwilę pójdziemy, dotyczącej ewentualnej winy Paula, czy faktycznie współpracował z Rosjanami, czy nie. Ale czy faktycznie ta jego rola wtedy taka była ważna, bo wydarzenia bezsprzecznie były, bym powiedział, bezprecedensowe. Była ważna. Po pierwsze był nie tylko członkiem, ale i przewodniczącym tej całej delegacji, która przyjechała w 90 roku do Warszawy. Po drugie, z siłą rzeczy jego rola musiała być duża, bo on był jednym z głównych ludzi z tego wydziału, co się wówczas nazywało Wschodnioeuropejski Radziecki Wydział CIA. On był tam chyba szefem kontrwywiadu, potem przeszedł na wiceszef kontrwywiadu całego w CIA. No i on w ogóle, jak wynika z różnych publikacji, jako pierwszy tak konkretnie namawiał się z Palewiczem, z Johnem Palewiczem, bodajże John ma na imię, tym oficerem CIA odpowiedzialnym za sprawy polskie, który był też obecny przy tych wszystkich sprawach, który znał nas, Polaków, dobrze z tych swoich operacji z późniejszej współpracy. No i oni sobie nagadywali się, który pojedzie gdzie. Palewicz miał pomysł, który został zrealizowany, jak wielu z nas pewnie wie, w Lizbonie, że podejdzie do naszego rezydenta wywiadu, bo Portugalia, takie miejsce, w którym może będzie troszeczkę łatwiej z lokalnym kontrwywiadem. Redmond znowuż miał pomysł, żeby pojechać do Włoch, bo po prostu też uważał, że może być to dobra lokalizacja. Po drugie, we Włoszech na miejscu był Makowski, Aleksander Makowski, oficer Departamentu I, czyli naszego wywiadu MSW, który studiował wcześniej na Harvardzie, a że Redmond też był absolwentem, to miał nadzieję, że ten dialog może troszeczkę łatwiej się uda nawiązać. No i w końcu Palewicz uprzedził Redmonda, wszystko się rozegrało w Lizbonie i w Lizbonie też na rozmowach był sam Redmond, bo najpierw Palewicz sam podszedł do tamtejszego rezydenta wywiadu, a potem na spotkaniu też był sam Redmond. Także on z samego początku praktycznie brał w tym udział, był informowany przez Palewicza, razem się dogadywali w tej sprawie, no i finalnie też zamykali tę sprawę w czerwcu, lipcu 90 roku w Warszawie. Taki mój mały błąd, bo mogłem dopowiedzieć na samym początku. Tak naprawdę mówimy też o faktach, które opisał Robert Baer w książce Czwarty, która ukazała się na naszym rynku wydawniczym. Pewnie pozycja warta przeczytania, aczkolwiek to za chwilę Cię o to zapytam. Ale też rozmawiamy o wydarzeniach, które są opisane też w pozdrowieniach z Warszawy Johna Pomfreta, tak? Tak, ja właśnie tutaj szukam w pamięci, gdzie o tym czytałem. Możliwe, że tam. To było From Warsaw with Love. Oczywiście czekaliśmy długo, bo chyba rok, jak nie półtora, na polskie wydanie i te nazwiska, o których mówisz, jak najbardziej, ale nie tylko tam oczywiście się przewijają. Zgadza się. No i w książce Czwarty, która została wydana niedawno w Polsce, przetłumaczona, bo w Stanach pojawiła się chyba parę miesięcy temu, no nie pada nic o Polsce. No może po prostu nie był to dla autora aż taki istotny wątek niestety, ale tak, zdecydowanie Redmond jest tą osobą, która w tym wszystkim brała udział i jest pamiętany przez oficerów naszego wywiadu tutaj z tych spotkań. Zresztą może przytoczę jeszcze, i to też chyba było w książce Pomfreta, w Pozdrowieniach z Warszawy, też chociażby spotykał się Redmond z Sławomirem Petelickim w Waszyngtonie, jak Petelicki pojechał rozglądać się za możliwościami otwarcia gromu. No i rzekomo tam też mieli swoje kontakty, czy tam służbowe i osobiste. Nawet chyba tam jest przytoczona historia, że Petelicki w ostatnim momencie wyjeżdżając chciał kupić Milczanowskiemu chyba, z tego co pamiętam, nóż myśliwski. Tak, zgadza się. No i tam Redmond opowiadał autorowi książki, że poszli do jakiegoś sklepu, przed którym była wielka kolejka, więc po prostu wepchnęli się naprzód. I Redmond rzekomo powiedział, że on jest CIA, a że Petelicki to jest zawodowy zabójca i że chcą nóż i mają być pierwsi w kolejce. No, podobno się udało. Czy to prawda, czy nie? Nie wiadomo, ale anegdota jest ciekawa. Ale musimy też wrócić do tytułu owej książki, Czwarty, bo tak naprawdę jak się okazuje, no to wychodzi na to, że tych zdrajców już nie potencjalnych, ale tych faktycznych było więcej. Takie nasuwa się trochę porównanie, bym powiedział, może nie najlepsze, tak, bo do piątki z Cambridge, aczkolwiek o tej czwórce raczej nie możemy powiedzieć, że to była między nimi jakaś forma współpracy i stanowili jakiś taki monolit. Współpracy nie, ale czy się zazębiali? To jest ciekawa historia, bo przede wszystkim o jaką czwórkę chodzi, to może chodzić albo o... Znaczy nie może się wydawać, przepraszam, że chodzi o czwórkę jakąś CIA, ale tutaj chodzi o trójkę CIA, potencjalnie trójkę, no bo nie wiemy, czy ten czwarta osoba jest, i jedną osobę z FBI, czyli mamy Hansena słynnego z FBI, mamy Edwarda Lee Howarda, takiego młodego oficera, który tam w latach 80. chwilę pracował w CIA, przeszedł szkolenie, miał zostać wysłany do Moskwy, ale się ulotnił w dość emocjonujących okolicznościach, czyli tam taka historia jest, że wykorzystując szkolenie, które otrzymał w ośrodku szkoleniowym CIA, no wyskoczył na zakręcie z samochodu prowadzonego przez jego żonę, a na miejscu pasażera pojawiła się po prostu kukła, którą obserwacja FBI no miała. Stara sztuczka. Tak. No, także rzekomo ją wykorzystał, poobijał się, ale udało mu się różnymi jakimiś tam lotami ze Stanów gdzieś tam potułał się i w końcu wylądował w Moskwie oczywiście. Zresztą jest znakomita książka, wszystkie książki właściwie tego autora, Davida Wise'a, wydana jeszcze chyba w latach 80. w ogóle o Howardzie. Oczywiście tam jest mnóstwo rzeczy, które dzisiaj po 30 ponad latach może sobie nawet googlując zupdate'ować, bo wiadomo, że Wise pisał to, co wiedział, to, co się dowiedział od jakichś tam oficerów, więc dzisiaj wiemy dużo więcej na temat tej sprawy, natomiast jest to jak każda książka Davida Wise'a, polecam, bardzo ciekawa lektura. No i co, Howard wylądował w Moskwie i tam gdzieś chyba w latach 90. czy na początku 2000, nie pamiętam, no rzekomo spadł ze schodów. Oczywiście są jakieś teorie spiskowe, że go zamordowano, ale kto wie, on miał problemy z alkoholem, może rzeczywiście się gdzieś tam stoczył dosłownie ze schodów i zmarł. Tak czy inaczej, no był zdrajcą z szeregów CIA i przede wszystkim zdradził te moskiewskie tematy agencji, do których był przygotowywany, bo miał tam wyjechać jako pracownik rezydentury i łącznikować m.in. Tolkaczewa, inżyniera, który tam wówczas był agentem CIA i potem został właśnie aresztowany, rzekomo właśnie dlatego, że Howard czy po nazwisku, czy po jakichś innych informacjach, bo nie wiadomo, czy znał jego nazwisko, no po prostu doprowadził KGB do tego Tolkaczewa. No to jest pierwszy zdrajca i potem mamy oczywiście Amesa i to jest właśnie najciekawsze, że Ames, który prawda, od lat jest uważany za jednego z największych szpiegów w historii Stanów, czy w ogóle świata, prawda? Na pewno uważany jest za największego zdrajcę w historii CIA, no bo Hansena nie będziemy liczyć, bo to jest FBI. No i teraz okazuje się, że niewykluczone, że Ames został po prostu, jeżeli rzeczywiście była czwarta osoba, no to po prostu Ames został może zrzucony z tronu. Tak, żeby było wszystko na niego, że to on zdradził wszystkie operacje, a tak naprawdę wszystkie operacje mógł zdradzić ktoś, kto był jeszcze ponad nim, czyli wiedział wszystko co Ames, więc po co było Ames, można było na niego wszystko zwalić i czwarty szpieg mógł, znaczy trzeci szpieg CIA mógł dalej działać. No a czwartą osobą, czy trzecią osobą, jak to mówić, tak, w każdym razie z trzecią ze znanych nam osób jest Hansen z FBI, który tam, jeżeli dobrze pamiętam, najpierw z wywiadem wojskowym, a potem przez wiele lat przez KGB, no i potem z służbami specjalnymi Rosji współpracował aż do roku bodajże 2001. No i oczywiście sprzedał im też mnóstwo informacji. Ale interesujące jest to tak naprawdę, jak w pewien sposób trafiono na trop, bo okazuje się, że Amerykanie zorientowali się, że pewne informacje, mówiąc kolokwialnie, wyciekają, ale niespecjalnie można to jakby dopasować do działalności tych, o których służby miały wiedzę, i stąd wyciągnięto wniosek, że jednak może być ktoś kolejny. Tak jest, no i sobie rozpisali, tak jak się powinno zresztą, przecież rozpisali sobie te wszystkie informacje, czy stracone operacje, straconych agentów. Porównali to oczywiście ze zeznaniami, no w 1994 roku, jak rozpoczęło się to całe śledztwo, to ze zeznaniami Amesa, no i z tym, co wiedzieli o Howardzie, a coś tam też wiedzieli przecież, co on wiedział, że to, co wiedział Howard, to było łatwiej ustalić, dlatego że pracował bardzo krótko i dobrze pamiętano, prawda, i on zresztą zwiał na wschód, że tak powiem, bardzo, bardzo szybko, więc to nie było coś, co było odtwarzane z jakiejś dalekiej przeszłości. W latach 80. jak robiono, prawda, ocenę tych strat, no to była świeża sprawa, było praktycznie dokładnie wiadomo, co on wiedział, czego nie wiedział, więc mieli te dokumenty oczywiście sprzed tam, nie pamiętam dokładnie, 10 lat, o czym mówimy o 94 roku, Howard zwiał gdzieś tam chyba, nie pamiętam, 75, 6 jakoś tak. Dalej mieli zeznania Amesa, no i wiadomo, Ames, jak to, wiadomo, każdy szpieg czy przestępca, czy można mu wierzyć, czy nie można, no to już trzeba tam ocenić, no ale długo z nim rozmawiali. Ames oczywiście miał interes, żeby zeznawać, że tak powiem, ładnie i zgodnie z prawdą, bo zależało mu na tym, żeby żonę tam wyratować i już rzeczywiście udało mu się żonę wyratować. Czy na 100% mówił prawdę? No tego nigdy nie można być pewnym, natomiast no wiadomo, rozmawiało z nim wiele ludzi, oceniano, prawda, jego prawdomówność, patrzono, czy jak to się robi, zresztą nie tylko w służbach specjalnych, ale gdziekolwiek, czy policja, czy prokuratora porównuje sobie pewne rzeczy z faktami, które zna, no i wynikało z tego, że Ames mówi prawdę, przyznał się do wszystkiego, co zrobił i nie pokrywało się to po prostu z tym, co było wiadomo, że KGB wie. Były takie informacje, na przykład, które Ames rzeczywiście znał, ale na przykład te operacje zostały gdzieś tam, czy ludzie, agenci zostali utraceni, zanim Ames w ogóle odezwał się do Rosjan. Więc kto to zrobił? Wynikało, wszystko wskazywało na to, że musiał być ktoś czwarty. Trzeci wówczas, tak? Jasne, a jesteś, nie mogę powiedzieć, że świeżo po lekturze tejże książki, bo jak sam przyznałeś poza anteną, minęło już dobre 2 tygodnie, a dla naukowców, dziennikarzy, badaczy 2 tygodnie to jest taki sam okres czasu jak w internecie, tak? Czyli tak naprawdę dawno i pewnie pewne fakty mogły ci uciec, ale czy nie wydaje ci się, że Baer nie popełnił jednak pewnego błędu, tak trochę, znowu kolokwialnie mówiąc, przelatując koło Polski i nie zajmując się jej tematem? No bo jakby nie patrzeć, jesteśmy, abstrahując całkowicie oczywiście od kwestii gdzieś tam politycznych i tak dalej, jesteśmy jednak w bardzo ważnym miejscu, jesteśmy też bardzo ważnym państwem, nasze służby też pełnią bardzo ważną rolę. Mhm. No przecież to był czas tego przełomu i tak naprawdę to, co się wtedy kształtowało, jakby nie patrzeć, przynajmniej jest taka moja opinia, może widzisz to inaczej, ma jednak dalej przełożenie na to, jak to wygląda dzisiaj. Pewien model, że tak się wyrażę, tej współpracy polsko-amerykańskiej został gdzieś tam zawiązany, przedstawiony. Oczywiście minęło już od tego czasu ponad 30 lat, przynajmniej od początku tejże współpracy. Ale jakby nie patrzeć, wiele rzeczy w jedną i drugą stronę mogło wędrować, a on też mógł wprowadzać pewne modele, które będą akurat Rosjanom bardzo odpowiadać, nie mówiąc już o tych tak banalnej rzeczy, jak po prostu sprzedawaniu nazwisk i pewnych ewentualnych aktywności na tyle, o ile oczywiście i co mógł wiedzieć i kiedy, nie? Szkoda oczywiście, że nie ma trochę o Polsce w tej książce, z drugiej strony nie szkoda, dlatego że to może wstęp do tego, co dalej chcę powiedzieć, bo oczywiście teraz zaraz będzie mowa, że agent KGB stworzył służby III RP. Nie szedłem tak daleko, bo przecież zakładając w ogóle, że on był tym szpiegiem, bo pewnie jeszcze za chwilę o tym porozmawiamy, jakie są tam wskazówki, oczywiście nie spoilując za bardzo książki, czytelnikom, ale pewnie za chwilę porozmawiamy trochę, jak twarde są dowody zawarte w książce i jakie dowody ma FBI potencjalnie. Natomiast od razu można powiedzieć, to żaden spoiler, że nie wiadomo na 100%, czy to jest Redmond. To jest po prostu główny podejrzany, jedyny... Bo trzeba, Tomasz, powiedzieć, że tak naprawdę śledztwo toczy się do dzisiaj. Tak, no właśnie. Minęło tyle lat, a on nadal jest w zainteresowaniu FBI i nadal podobno, już zresztą po publikacji książki, podobno zaczęli funkcjonariusze FBI pukać do rozmówców autora Czwartego, i wypytywać dalej o tę sprawę, czy tam coś im nie umknęło i tak dalej. Nie wiadomo na 100%, ale zakładając, że zakładajmy na razie tylko dla dobra tej rozmowy, że powiedzmy, że jest tym szpiegiem, to czy od razu, prawda, można zamknąć to w zdaniu, że agent KGB stworzył nasz dzisiejszy wywiad. Może bez przesady, bo to, że jeżeli był agentem, jeżeli rzeczywiście się spotykał potem, po 90 roku z oficerami prowadzącymi, czy tam gdzieś w jakiś inny sposób się komunikował z nimi, to niewykluczone, że nazwiska i te wszystkie inne rzeczy relacjonował. Ale czy jeden taki, nie chcę, żeby to sobie miało pejoratywnie, ale jednak jeden człowieczek byłby w stanie zrobić wszystko pod dyktando swoich jakichś mocodawców z KGB. Przecież tam byli i inni ludzie. Spójrzmy chociażby na Hansena, czyli tego szpiega z FBI. On szpiegował przez tyle lat, dostarczał wiadomości na wschód, ale czy on jednocześnie nie prowadził operacji, które były owocne dla Stanów? Prowadził. Po pierwsze dlatego, według mnie, że był po prostu człowiekiem bardzo dziwnym i skomplikowanym i na pewno nie każdy, kto czytał kiedyś jego biografię, to też tak stwierdzi, ale to jest jeden argument, ale drugi zupełnie osobny jest taki, że nie można przecież 25 czy nie wiem ile tam lat pracował w FBI udawać, że się pracuje, prawda? Bo od razu się zorientuje, że to jest nie tak, przecież są koledzy, przecież rzeczy robi razem. Jednak musiał wykonywać swoją pracę też 99% czasu właściwie. Inna sprawa, że potem sprzedawał to, co zrobił na drugą stronę, ale jednak coś tam robił, więc tak samo wydaje mi się z Redmondem. Czy on byłby w stanie tutaj przyjść i wszystko zrobić pod dyktando swoich mocodawców z KGB? Wątpię. Jakiś wpływ czy mógł mieć? Na pewno da się zasiać jakieś pomysły, ale przecież to też nie jest tak, że on to robił po wyjechaniu. On i jego koledzy sami tworzyli nasze służby. Przecież my sami sobie stworzyliśmy te służby, zaczęliśmy współpracę z CIA, ale my sobie sami swoich wywiadów zbudowaliśmy, więc bez przesady. No właśnie, podkreślmy to bardzo mocno, nie on był tą osobą decydującą, nie on był podmiotem decyzyjnym. Polacy byli. Dokładnie tak. On może wyżej decydował, czy tam współdecydował o tym, czy oni nawiążą z nami współpracę i w czymś tam nam pomogą, tak samo jak my im pomagaliśmy, bo przecież ciągle się mówi, zresztą, przepraszam, jeżeli to jest w książce Pomfreta, to po prostu nie pamiętam, ale jednak większy nacisk się kładzie na to, że oni nas szkolili, ale przecież my też na pewno żeśmy im doradzali, przecież to nie jest tak, że jakiś większy i mądrzejszy brat do nas przyszedł i my tylko, że musieliśmy od niego uczyć. Oni tak samo przecież chcieli się czegoś od nas nauczyć, więc na pewno nie można powiedzieć, że Redmond stworzył nam wywiad, bo my sami sobie stworzyliśmy. I wiele rzeczy też dla Amerykanów robiliśmy, więc to też tak nie jest, że to działało w jedną stronę. Aczkolwiek wracając jeszcze do książki Pomfreta, trzeba zauważyć, że oczywiście też nie wszędzie została pozytywnie przyjęta, ale wydaje mi się, nie wiem, może będziesz chciał się do tego akurat odnieść, że rozbija się to znowu wszystko o tą niedokończoną pewną kwestię, czy miała być opcja 0, czy jej miało nie być, a jak jej w sumie nie było, to czy to jest teraz błąd i chyba tak niepotrzebnie trochę tracimy prąd i nie traktujemy historii jako historii i idziemy dalej, tylko znowu rozkminiamy coś, co było i co by było gdyby. Ale przepraszam, teraz mówisz o książce Czwarty, czy mówisz o Pomfrecie? O Pomfrecie, bo taka była opinia, bo ona w pewien sposób jednak opisuje, jak powstawały nasze służby i o tym, że Amerykanie jednak gdzieś tam optowali za tym, żeby nie wywalać wszystkich, tak? Żeby jednak osoby, które są zweryfikowane i za którymi jakaś tam pewność stoi, żeby jednak je zostawić jako te osoby doświadczone, znające tych po drugiej stronie, znające modus operandi, modus vivendi i tak dalej. A my, nasze środowiska i znowu niestety, to idziemy w stronę upolityczniania oczywiście, nie naszego, tak? Przynajmniej nie mojego i nie twojego. To znaczy ci, którzy wyrażali te opinie, skupiają się właśnie, czy należało wtedy zrobić tą opcję zerową, czy nie. Tak jak powiedziałem wcześniej, wydaje mi się, że historia jest historią i możemy ją tylko analizować, a nie zajmować się, co by było gdyby, tylko patrzeć tu i teraz i co robić, żeby w służbach było lepiej. Chciałem cię zapytać po prostu, jak ty się odnosisz do ewentualnie do tej kwestii właśnie krytykowania, czy omawiania ogólnie tej kwestii opcji zerowej w służbach. każdy sobie może mówić o czym chce i kiedy chce, natomiast ja zawsze polecam, żeby na te kwestie patrzeć dwutorowo, czyli z jednej strony te wszystkie gadki o polityce i tak dalej, co sobie ludzie sądzą, a z drugiej strony o tym, o czysto praktycznym elemencie, czyli jeżeli nie ci funkcjonariusze, to kto, plus czy obecność tych funkcjonariuszy była korzystna dla naszych służb i czy podniosła jej wartość, czy byliśmy dobrzy po roku 90, dzięki temu, że my oni zostali. No i tak jak mówię, no o polityce to ktoś chce sobie rozmawiać, to jest osobny temat i tak dalej. Ja mam swoje opinie, ktoś może mieć inne opinie i możemy to zostawić. Natomiast drugie pytanie, no jeżeli ktoś mówi, że nie chce tych ludzi i że tyle, że ich pozostawiono, to ciekaw jestem, jaki ma pomysł na to, kto i jak szybko by się nauczył i kto by to robił i tak dalej, bo przecież to nie jest tak, że magicznie by nam się pojawiło tutaj 300 funkcjonariuszy CIA, którzy by tutaj zostali na 5 lat, wyszkolili nas i my byśmy zostali w 1995 roku z armią świetnie uzbrojonych oficerów wywiadu. No nie, no po prostu przecież bazuje się na doświadczeniach wielu pokoleń w takich rzeczach. Każdy specjalista, teraz akurat powiem o kontrwywiadzie, bo to jest może bardziej mój taki konik, ale to samo jest w wywiadzie, no to każdy specjalista powie, że przykładowo trzeba czytać, to banalnie brzmi, trzeba czytać książki o historii swoich służb. Dlaczego? Dlatego, że właśnie to są doświadczenia pokoleń i te doświadczenia przekazywane przez tych ludzi, którzy to przeżyli w profesjonalny sposób, no prowadzą do tego, że mamy kolejne pokolenia dobrych funkcjonariuszy, więc nie wiem, kto niby miałby się tym zająć. Są oczywiście państwa, w których wyrzucano tych byłych funkcjonariuszy, ale czy one dobrze na tym wyszły pod względem profesjonalizmu? W mojej opinii nasze służby, tak jak w 89, 90 roku na początku były dobre, tak samo w 91 były dobre, dlatego że po prostu byli to ci sami ludzie i zresztą szybko żeśmy to udowodnili, że na co nas stać, prawda? Niejednokrotnie nawet. Tomaszu, a jeśli chodzi, wracając tak naprawdę do tematu Redmonda, bo powiedziałeś, że należy się zastanowić, to oczywiście są te plusy dodatnie, plusy ujemne, chociaż nie wiem, czy akurat o tych plusach tu można mówić, które mogłyby wskazywać na niego. Niemniej bardziej mam wrażenie, że tu jest chyba mowa bardziej o pewnego rodzaju poszlakach, niedopowiedzeniach, wątpliwościach niż de facto o twardych dowodach, bo przecież jakby takowe były, no to pewnie sprawa by była właściwie zamknięta. Tak, no na pewno też będę starał się nie robić żadnych spoilerów, także już nie będę mówił, że za każdym razem, że to żaden spoiler, od razu mówię, że po prostu selekcjonuję informacje tak, żeby książka nadal się dobrze czytało, więc to też nie będzie żaden spoiler, mianowicie na końcu książki, gdzieś wydaje mi się, że to jest ostatnią rozdział albo sam nawet zakończenie, pada wypowiedź jednego z oficerów FBI prowadzących tę sprawę, który mówi autorowi książki, że to, co on ma w książce, a w książce jest sporo poszlak takich, które no, sprawiają, że zastanawiamy się rzeczywiście, kurczę, dziwny ten Redmond. No to podobno ten oficer FBI powiedział mu, że to jest zaledwie skrawek, tam 1/4 czy mniej niż 1/4 tego, co FBI ma już na Redmonda teraz. No a no, rzeczywiście są to poszlaki. Ja nawet wszystkich nie pamiętam, bo tam jest mnóstwo, oni sobie, prawda, rozpisywali, kto wie, kiedy był, gdzie, która sprawa została ujawniona, który agent zniknął, kto mógł o tym wiedzieć, wiadomo, to skomplikowane sprawy, no ale takie proste przykłady, chociażby to, że FBI chodzi do nawet do teraz już w XXI wieku, chodziło po oficerach CIA i pytało, czy ktoś coś wie o tym, że Redmond w latach 80. był w Moskwie i nikomu o tym nie powiedział. Przykładowo. No rzeczywiście dziwne. Oficer CIA nie wyjeżdża do Moskwy w latach 80. od tak, nie mówiąc nikomu o tym. Nawet jak chce jechać na wakacje, co zresztą byłoby dość, prawda, dyskusyjna destynacja, prawda? No ale nawet jak idzie na wakacje, to podejrzewam, że musi to zgłosić, tak samo jak to było w naszych służbach, zwłaszcza pracując w takim wydziale, jaki pracuje, no czy w ogóle, no to jest oczywiste, tak? Kto jedzie do Moskwy w latach roku 85, 4, czy w którym to było, żeby sobie z kimś pogawędzić, będąc oficerem CIA z takiego wydziału, z jakim pracował Redmond. Inne rzeczy, że Redmond nawiązuje jakieś tam kontakty rzekomo służbowe z oficerami KGB byłymi po odejściu od razu z agencji tam w drugiej połowie lat 90. Redmond, który zresztą porozmawiał z autorem książki, zgodził się o dziwo. Oczywiście zaprzeczył wszystkiemu, ale podobno zupełnie spokojnie rozmawiał, profesjonalnie. Trochę mu zajęło, żeby przygotować się do tej rozmowy rzekomo. Tam z 2 tygodnie czy coś takiego, no ale w końcu podobno się odezwał. Opowiada też sam z siebie, więc może po prostu zawczasu chce już uprzedzić ewentualne pytania, na przykład o tym, że dostał, czy kupił On mówi, że kupił Rolexa od oficera KGB, że był w siedzibie KGB na wycieczce już w latach 90. bodajże, ale mimo wszystko no tam wszystko to daje do myślenia. Tam, jeżeli dobrze pamiętam, to też, przepraszam, jeżeli się mylę, ale chyba dobrze pamiętam, są też przypadki, gdzie Redmond, zajmując już wysokie stanowisko w CIA, wyjeżdża na lotnisko, odbiera z lotniska oficerów wracających z Moskwy, żeby się dowiedzieć ewidentnie, co oni wiedzą, czego podobno się nie robi wcale w agencji. No nie ma takiego zwyczaju, żeby szef, naczelnik, zastępca naczelnika wyjeżdżał samochodem, może jeszcze prywatnym, nawet nie wiem, po kogoś na lotnisko i go wypytywał o coś. Sabotuje ewidentnie śledztwo w latach 90., które śledztwo grupy osób wyznaczonych do tego, żeby właśnie ustalić, czy jest jeszcze jakiś szpieg. Ewidentnie sabotuje ich działania. Jak te osoby ustalają, że on jest, znaczy jakim wychodzi, że on jest głównym podejrzanym, najlepszym, najlepiej pasuje do profilu, to zaczyna się na nich mścić, karierę łamać im, robić wszystko, żeby te osoby, zresztą to są głównie 3 kobiety, bo tam, jeżeli dobrze pamiętam, to były 3 kobiety i mężczyzna z FBI, czyli 3 kobiety z CIA, mężczyzna z FBI, no to tym 3 kobietom robi pod górę jak tylko może. Tutaj akurat taki emocjonujący moment, ale ja szczerze mówiąc nie wiem, czy to akurat świadczy o tym, że może być szpiegiem, czy raczej na odwrót, aczkolwiek w takiej grze nigdy nie wiadomo, może też celowo Redmond coś robił, żeby nie było na niego, nie wiem jak to interpretować, ale w każdym razie na spotkaniu, na którym grupa śledczych przedstawia wyniki swojej pracy i zaczyna się okazywać, że podejrzanym jest sam Redmond, no to on po prostu się wnerwia, wychodzi i trzaska drzwiami. Ja nie wiem, czy to traktować jako dowód właśnie tego, że jest winny, czy raczej właśnie tego, że niewinny. Z drugiej strony może jest winny, ale specjalnie wybiegł, żeby pokazać, że jest niewinny, bo tak by zachowała się osoba, która się obraziła, a nie jest winna, prawda? No ale tak czy inaczej, różne bardzo dziwne rzeczy się dzieją. No i przede wszystkim to rozmawiamy o takich smaczkach tak naprawdę, ale im tam w CIA, o czym my pewnie się nie dowiemy nigdy albo przez długie lata, zanim się czegoś nie odtajni, im przede wszystkim wynika z bardzo dokładnych schematów, które sobie rozpisali. Kto wie, kiedy wyciekło i po prostu okazuje się, że to on jest tym głównym podejrzanym. Tam to dociera do nich na przykład informacja, że w KGB widziano notatki z spotkań dyrekcji CIA. Na takich spotkaniach oczywiście jest tylko garstka osób, więc oni sobie dokładnie analizują, kto mógł takie notatki sporządzić i tam przesłać, więc mają bardzo małe grono podejrzanych. Tomasz, tak z zainteresowaniem oczywiście słucham tego, co mówisz, ale czy też nie mogło być tak, co oczywiście nie znaczy, że nie ma w tym jakiejś winy oczywiście Redmonda, ale jednak funkcjonowanie w podwójnych, potrójnych, a nawet wieloświatach, rzeczywistościach, matrixach, zwał jak zwał, no też może doprowadzić do tego, że zaczyna szwankować mózg i trochę się odklejamy od rzeczywistości. Czy zastanawiałeś się też nad tym, że może po prostu Redmond w pewien sposób oszalał i jednak robi rzeczy, które niekoniecznie robić powinien, bo tak jak sam powiedziałeś, pewne rzeczy delikatnie mówiąc nie przystoi robić, będąc w służbach, czy nawet będąc na emeryturze, czy po prostu w cywilu. Mhm. Wiadomo, ja nawet nie mam pewności, takiej chyba praktycznie nikt nie ma pewności poza samymi Rosjanami wtajemniczonymi, kto jest i czy w ogóle jest czwarta osoba. Chyba Redmond nie jest przez nikogo posądzany o to, że jest osobą niepoważną, w sensie takim, że po prostu jest, mówiąc brzydko, głupi i bez sensu, nie pomyślał i chciał nawiązać kontakt z oficerami KGB w tym samym roku bodajże, w którym odszedł na emeryturę. On nie jest chyba uważany za taką niepoważną osobę, więc jako człowiek zaangażowany od tylu lat w te operacje, jako specjalista od kontrwywiadu, powinien chyba wiedzieć, że takich rzeczy, Oczywiście to jest ciężka sprawa, bo w latach 90. to dzisiaj to byłoby super kontrowersyjne, w latach 80. byłoby super kontrowersyjne. W roku 90. którymś pamiętajmy, że ta współpraca pomiędzy USA a Rosją, czy współpraca może dużo powiedziane, ale te kontakty są teoretycznie przyjazne, wiadomo w jaki sposób, nie do końca i nigdy nie będzie do końca, ale tam jakieś rozmowy z Rosjanami, nie takie oczywiście jak z Polakami, broń Boże, ale jednak jest takie tam. Atmosfera jest inna niż w latach 80. oczywiście, więc samo to, że ktoś tam z kimś rozmawiał albo nie wiem, zostałby na lunch zaproszony oficjalnie, ktoś z CIA zgłosił to i pojechał, tam pewnie by się nikt aż tak nie dziwił, ale że ktoś nie zgłasza tego, podchodzi na emeryturę, zaczyna się zaprzyjaźniać z kimś, kto, zresztą ten mężczyzna, o którym tutaj mówię, z którym kontaktować się chciał i skontaktował się Redmond, to jest człowiek, który pracował w tym samym wydziale, który prowadził Amesa i Hansena dosłownie parę lat wcześniej. Więc może być to znamienne, ale nie musi. No, kontrowersyjnie co najmniej. Nigdy nie rozmawiałem z Redmondem, rozmawiałem z jego szefem i jego szef twierdzi, że po prostu nie ma dowodów, ale jest to dziwne. No. I tyle. Co najmniej dziwne, co najmniej niepokojące. Ale rozumiem, że tak naprawdę takich niepokojących faktów jest jednak zdecydowanie więcej. Czy dla ciebie niektóre z nich są takie, wiadomo, będą zawsze poszlakami, bo dopóki nie ma twardych dowodów, to będzie to jednak jako poszlaka, ale czy jednak zestawiając to z innymi faktami, wydarzeniami, które są ci znane, jednak ci się to w jakiś sposób uprawdopodobnia, czy jednak idziesz w drugą stronę, chociaż śmiem wątpić, że tak jest, no. Mi się wydaje, że to jest bardzo prawdopodobne, ale niestety tak zapobiegawczo powiem, nie dlatego, że w książce jest wystarczająco dużo dowodów, tylko wynika to z tego, że oficer FBI mówi, że w ogóle stanowczo, że Boże, w książce to w ogóle jest jakiś skrawek i że mają tyle dowodów, a skoro w książce są rzeczy bardzo zastanawiające, no to ile oni mają takich rzeczy, to jest A. A B, dość znamienne jest to, że wielu funkcjonariuszy wewnątrz CIA i FBI mówi, że to musi być on, tak? Czy tam na 99% jest on, że wszystko wskazuje na to i przecież to są też profesjonaliści. Oczywiście pozostaje jeszcze pytanie, zresztą podnoszone z tego, co pamiętam w książce, że no Rosjanie są też mistrzami różnych manipulacji, prawda? Tak, manipulacja, tak. Decepcja, więc wiadomo, też jest jakaś tam mała szansa, że ktoś po prostu nawet go wkopał. Oczywiście pewnie nie dzisiaj, tylko wtedy, bo już dzisiaj myślę, że jednak tyle lat minęło, że nikt tam, nikomu by się pewnie nie chciało tym zajmować. Zresztą nie byłoby to potrzebne może, tak? Po tylu latach. No chyba, że ten szpieg, którego zwerbowali, nie wiem, pracuje jeszcze w CIA i zaczął pracę w roku 90, nie wiem, trzecim na przykład, czy coś takiego. Ale nie, no generalnie pewnie dotyczyłoby to starych czasów. No ale jest taka szansa oczywiście, ale znowuż jeżeli go wrabiają, to może też kogoś chronią, jeszcze innego. Więc jak nie Redmond, to ja znowu i tak mamy zasadne pytanie, kto jest osobą czwartą. A ja w ogóle mam taką teorię, szczerze mówiąc, że na to czekałem tak naprawdę. Że jaka jest szansa, że takie FBI czy CIA wykryło wszystkich swoich wielkich szpiegów. Oczywiście bycie wielkim szpiegiem jest czymś, co generuje, co powoduje działania, które naprowadzają kontrwywiad na nasz trop. W sensie chodzi mi o to, że jeżeli mamy wielkiego szpiega w CIA, no to on zdradza te operacje, utrzymuje łączność, robi różne rzeczy, więc tym samym naraża się na złapanie przez kontrwywiad, więc duża szansa, że zostanie złapany, prawda? Ale mimo wszystko, co nie ma, jest to niewykluczone zupełnie, że, przepraszam, czy to jest wykluczone zupełnie, że był ktoś mądrzejszy, lepszy, czy to naprawdę musimy zakładać, bo tak mam wrażenie, że jest takie domniemanie, że CIA czy tam FBI schwytało 99% poważnych szpiegów, tak? Zostaje tylko ten czwarty, a tak to wszystkie żeśmy połapali. A może ich jest 10 albo coś takiego, prawda? Przy mnogości amerykańskich agencji i ludzi tam pracujących to jest wręcz nieprawdopodobne, żeby były tylko 4 osoby, tak? No właśnie, a tutaj może się zastanowić, nie, no może nie będę mówił, o którą służbę chodziło, ale jedną bo zastanawiam się, czy to nie stawia w złym świetle tej służby, ale dobrze, no to może powiedzmy anonimowo, że tak powiem. Rozmawiałem z oficerem jednej ze służb z okresu zimnej wojny, osobą z kontrwywiadu na bardzo wysokim stanowisku, no i spytałem się szczerze, czy on po tych latach, prawda, skończył karierę, prawda, już za czasów zimnej wojny, on po tych latach, zastanawiając się, ilu szpiegów złapał, jak myśli, ilu jeszcze było. I on powiedział, że jest bardzo zadowolony z swojej pracy, uważał swoją służbę za bardzo wydajną i w jego opinii złapano 1/4. Mhm. 1/4 zaledwie, albo aż, nie wiem jak na to patrzeć, tak, prawda? Tak. Ale on uważa, że 1/4 to jest sukces. To dlaczego my zakładamy, bo mam wrażenie, że jest takie domniemanie, że FBI złapało, czy CIA, obojętnie jak na to patrzymy, złapało 99%. No bo takie jest domniemanie. Zobacz, to też jest w pewien sposób bardzo zastanawiające, że ten funkcjonariusz, który rozmawiał z Birem, mówi, że mamy 4 razy tyle niż ty masz w książce, tak? No, jakby to było takie twarde, no to tak naprawdę temat byłby zamknięty, tak? A tu w pewien sposób się jakby trochę przechwala, a jakby nie patrzeć, no to jak dla mnie to nie do końca dobrze świadczy tak naprawdę o tym funkcjonariuszu. Tak, tylko że tak jak w przypadku innych przestępstw, no trzeba mieć mega twarde dowody, czyli teoretycznie zresztą w każdym kraju, a w Stanach wydaje mi się jest to na poziomie też bardzo hardkorowym, że tak powiem, no oni potrafią tam uwalić sprawę, adwokaci potrafią uwalić sprawę już w sądzie, więc oni jak nie mają super twardego dowodu, to rzeczywiście nic nie są w stanie zrobić, albo niechętnie aresztują kogoś, no bo potem będą problemy i tak dalej, przegrywa się w sądzie. No zresztą nie trzeba to tłumaczyć, prawie w każdym państwie jest tak, chyba że w jakimś państwie, w którym produkuje się dowody, w Rosji się pewnie nie przyjmują tak bardzo, ale choć zmierzam do tego, że no przykładowo załóżmy, że mamy zdjęcia oficera CIA, prawda, z lat 80., że on pił kawę, albo nawet podnosił sztuczny kamień, nie wiem, kontener, prawda, zostawiony przez KGB. I czy to jest już coś, gdzie można go skazać na dożywocie, tak jak Amesa albo Hansena? Nie wiem, przecież on się wytłumaczy. On powie, że podnosił, ale co z tego, nic nie było, chciał zobaczyć jak wygląda, dostał go w prezencie, głupie tłumaczenie, ale czy to nie może być prawda? Teoretycznie może być. Czy to nie jest dowód tego, że przekazał jakieś informacje? Tomasz, jeszcze jedną rzecz chyba musimy mocno podkreślić, bo tu też pewnie będzie robiło to tak zwaną różnicę, czyli to, że Redmond jest dzisiaj w cywilu, tak? Nie jest już w agencji i inaczej wyglądałaby pewnie sprawa, gdyby dalej był funkcjonariuszem, a inaczej, kiedy już jest poza agencją. I też wiadomo, że trochę lat minęło, oni nadal się tym interesują. Przecież Robert Lipka, funkcjonariusz, chyba tylko parę lat pracował, ale mimo wszystko mężczyzna, który pracował w NSA, jeżeli dobrze pamiętam, w latach, chyba to było 60. Tak, w 60. bodajże latach. Pracował w NSA, nawiązał współpracę z Rosjanami, przekazywał jakieś informacje, po czym 30 lat później przecież Mitrochin bodajże w swoim archiwum przynosi informacje o Lipce. I do Lipki idzie oficer FBI specjalizujący się w takich prowokacjach, że po prostu daje Rosjanina i po 30 latach przychodzi do starszego już mężczyzny właściwie, nie wiem ile miał lat, pewnie po 30 czy 60, no i mówi mu tam, prawda, z akcentem rosyjskim czy w ogóle po rosyjsku, że on chciał porozmawiać w nawiązaniu do tego, co wydarzyło się 30 lat wcześniej. No i co? No i Lipka przecież odsiedział wyrok i to chyba nie krótki. Po 30 latach od popełnienia przestępstwa, tak, za szpiegostwo, bo się po prostu nabrał na tę sztuczkę FBI. No i to był już dowód, prawda? Jak on w rozmowie się przyznał, że szpiegował, no to już był jakiś dowód, więc zmierzam do tego, że Amerykanie nie odpuszczają takich spraw i uważam, że mają rację. Natomiast wiadomo, że inaczej by na to patrzyli, gdyby on teraz pracował i gdyby to w ogóle dotyczyło spraw dzisiejszych, a jednak mimo wszystko chyba trzeba patrzeć na to, że nie dotyczy, chociaż wiadomo jak to jest, kto wie, oczywiście taki agent werbownik to nie jest najpowszechniejsza rzecz, w sensie zmierzam do tego, że to, że Redmond był szpiegiem nie oznacza od razu, że werbował kolejnych i ma wiedzę na temat swoich podwładnych, którzy współpracują z Rosjanami, ale z drugiej strony kto wie, to trzeba zbadać, no to jest ich obowiązek. Oni muszą zbadać, z kim Redmond się przyjaźnił, z kim, kogo mógł ewentualnie wystawić Rosjanom. I czy to nie trwa do dnia dzisiejszego, bo przecież Redmond odszedł na emeryturę ponad 20 lat temu, 25 lat temu, bodajże w 1997 roku i potem wrócił chyba na chwilę w 2001. O, ironio, żeby oceniać straty po Hansenie. No ale mimo wszystko minęło ponad 20 lat, ale przecież jego podwładni spokojnie mogą jeszcze być. To w ogóle bez problemu. Jeżeli ktoś tam zaczął w 95 roku, to ile ma teraz na karku? 20 parę lat, to jeszcze może być na wysokim stanowisku. No i chyba zapominamy, że w ogóle takie działanie będzie miało też pewien walor, może duży skrót myślowy, ale prewencyjny, tak? Bo jeżeli będzie odpuszczanie tego typu sprawom i sprawcom, no to niestety ktoś z czasem przestanie się obawiać i niestety następców, czy to Redmond, o ile faktycznie coś zrobił, czy inni, na pewno mieć będą, a należy zwrócić uwagę, że dzisiaj o czym się mówi, i to z różnych kierunków, zwłaszcza Europy, że Rosjanie próbują znowu wrócić do tego, o czym swego czasu zapomnieli też Amerykanie, czyli do tej pracy z człowiekiem. I zaczynają się werbunki również w służbach i to wśród zarówno tych służb wywiadowczych, jak i kontrwywiadowczych. Czy ja wiem, przepraszam, że tak tutaj się nie zgodzę, ale czy ja wiem, czy Amerykanie odpuścili? Bo powiedziałeś tak, że odpuścili. Mówi się o tym, Tomasz, że za Krym chociażby przecież były dymisje, bo postawili Amerykanie mocno na technikę swego czasu i ten Humin został trochę na boczny tor odstawiony i niestety trzeba było potem pewne kwestie, nie chcę powiedzieć, że odbudowywać, ale trochę do nich powracać. Trochę już minęło chyba, tam było chyba wszędzie na świecie takie zachłynięcie tą technologią, ale to takie mówienie, że zupełnie odpuścili, to mam czasem wrażenie, że to jednak jest na wyrost albo nawet jakaś taka, prawda, zasłona dymna, żeby ludzie myśleli, że czegoś takiego się już nie robi albo nie robiło, mniej się robi. Nie, wydaje mi się, że wiadomo, że się trochę gdzieś tam zachęcali, ale to też lubię bardzo te komentarze, zresztą padło to z ust bodajże właśnie autora Czwartego w jakimś wywiadzie, który oglądałem na YouTubie, nie wiem czy to jest w książce, ale nie pamiętam w jakim kontekście, ale on mówi, że w latach 90. to CIA nie miało żadnego źródła, nawet jednego źródła, osobowego źródła informacji w Moskwie. Może to jest prawda, ale mimo wszystko to jest rozczulające, te teksty, zwłaszcza z ust oficera wywiadu, i my mamy od razu w to uwierzyć. Przecież no, trudno, żeby powiedział, że mieli, trudno, żeby w ogóle on oczekiwał, że będzie wiedział o takim każdym źródle, prawda? No dokładnie. No nie, no w ogóle takie bajeczki trochę na innych ludzi, nie wiem kto w to wierzy. Ale oczywiście teraz, mówiąc o bajeczkach, nie mówię, że to, co powiedziałeś z bajeczką, bo to jest inny temat. Rzeczywiście było to zachośnięcie technologią, ale czy tak mało to robili? Ja to jestem ciekaw, czy to też nie była właśnie jakaś zasłona dymna, że niby no, tak rzeczywiście powtarzają, że był taki okres, że odchodzono i tak dalej. Na pewno trochę mniej, ale czy ja wiem. Wiemy już od dobrych paru lat, że przynajmniej przeciwnicy Amerykanów bardzo chętnie Amerykanów werbują, no bo oni tych aresztowań mają mnóstwo. I to są przecież klasyczne werbunki i niczym to się nie różni od tego, co było w latach 80., 50., nieważne. Jest to dokładnie to samo. Człowiek jest zawsze ten sam, ma te same pobudki, te same potrzeby, te same słabości i na to samo daje się nabierać. Oczywiście i w ogóle to też bije z książki Czwarty, że, no zresztą każdej książki o amerykańskich służbach, że oni strasznie mocno, na przykład w kontrwywiadzie, cisną właśnie na odkrywanie, ujawnianie szpiegów poprzez werbunki funkcjonariuszy obcych służb, tak, przeciwnika po prostu. Oni, to jest dla mnie bardzo ciekawe, że nie mówię, że oni w ogóle nie stosują albo nie znają innych metod pracy kontrwywiadu, ale jednak mam wrażenie, że u nich właściwie to jest 90% próbujemy zwerbować kogoś i po prostu, żeby nam powiedział na skróty, niemalże działając, tak, kto jest szpiegiem, a tylko 10% na odwrót. A jak spojrzymy na przykład na nasze służby, nie wiem jak dzisiaj jest, ale spojrzymy na nasze służby z okresu PRL, nie tylko nasze służby, ale nie wiem, inne służby mniejsze niż, prawda, KGB i CIA, czy MI6, czy MI5, czy coś w tym stylu, to widzimy, że werbunki, no to oczywiście tak, ale raczej istnieje pewne przekonanie, że jednak werbunek oficera obcego wywiadu czy kontrwywiadu no to jest rzecz bardzo, bardzo trudna i że właściwie no, próba czegoś takiego czasem nawet, to można w dokumentach wyczytać, że próba robienia czegoś takiego to jest zbyt duże ryzyko i lepiej to zostawić. No więc nacisk jest na inne metody, tak? Czyli po prostu wykrywanie łączności, tylko obserwacja, tego typu rzeczy. Ale można by wyciągnąć taki wniosek z tego, co mówisz, że skoro nastawili się na takie podejście typu to weź nam powiedz, gdzie u nas się leje, to że czy można by wyciągnąć taki wniosek, że za mało podchodzili do takich, no nie chcę powiedzieć, że prostych, ale jednak zagadnień związanych chociażby z parasolem, gdzie pilnujesz tak naprawdę, żeby właśnie nie lało się, tak? Więc robisz wszystko, raz działasz prewencyjnie, dwa wykrywczo, czy coś się nie dzieje, a tutaj co, szli Amerykanie na skróty, byli leniwi, no bo umówmy się, te śledztwa, zwłaszcza jeśli chodzi o wycieki u nich, no to czasem człowiek taki jest zdziwiony, że no niby Ameryka buduje ten swój taki obraz potęgi i że to raczej oni werbują niż ich werbują, a tutaj się okazuje, że no trąci pewną amatorką. No inne przykłady nawet związane z naszym polskim podwórkiem, również na amerykańskim kontynencie, no mogłyby to w pewien sposób potwierdzać. Mhm. Ale teraz pytasz, czy oni szli na skróty w sensie właśnie prewencji, czy szli na skróty werbując? W werbowaniu jak najbardziej, no bo wychodzi na to, że... To działa, więc czemu nie? Mi na przykład się podoba to, że nie wiem, na przykład nasze służby, czy nasz oficer kontrwywiadu miał, w mojej opinii, nie wiem, ale w mojej opinii miał większą wiedzę na temat pełnego wachlarza, tak? Miał pełen wachlarz tych metod, znał je, stosował je, brał je pod uwagę, a według mnie przeciętny oficer FBI, na przykład nie mówię o tych na przykład, co pracowali sami w obserwacji, no to oni może wiedzieli nie tylko o obserwacji, ale jeszcze prawda trochę o łączności, nawet o listach, napisach i tak dalej, to by się orientowali. Ale czy taki oficer gdzieś tam w centrali pracujący miał taki szeroki wachlarz metod, jak realistycznie na to patrzył, powiedzmy na te metody, tak jak oficerowie na przykład naszego wywiadu? Wydaje mi się nie i mi się to podoba, że nasi oficerowie w mojej opinii mieli większą wiedzę na ten temat, a oni po prostu cisnęli te werbunki, ale czy to jest błąd? skoro to działa, według mnie działa, znaczy wiadomo, że fajnie było, gdyby stosowali wszystko, może by się nie odbiło im to potem czkawką, więc tak, ale czy to jest takie pójście na skróty? No my po prostu nie byliśmy do końca w stanie tego zrobić i to też funkcjonariusze naszych służb szczerze mówią, że no po prostu nie było nas na to A stać finansowo, B no nie reagował oficer CIA na próbę werbunku przez polską służbę, tak jak zareagowałby na KGB, no bo po prostu KGB było znane, potężne. Wiedział, że może oczekiwać, co się potem sprawdzało, jak dzisiaj wiemy, milionów dolarów wynagrodzenia, no po prostu inaczej to dla niego brzmiało. No to dzisiaj to jest to samo. Podejrzewam, że ktoś w Rosji szybciej da się zwerbować niestety służbom amerykańskim, chociaż tam niestety, nieważne, bylebyśmy mieli informację, mam nadzieję, że Amerykanie coś tam nam ważnego, jak się stanie, to przekażą, no taką nadzieję mam, ale no, szybciej da się ktoś zwerbować pewnie Amerykanom niż Polakom, no po prostu. Chociaż mamy też inne problemy, które powodują, że pewnie z nami nie chcą współpracować, nie tylko to, że jesteśmy mniejszym państwem i mniej znanym, ale pewnie też to, że niestety mamy tą, prawda, skazę naszej historii w postaci ujawnienia całej agentury. Co zresztą jak się czyta takie książki właśnie jak Czwarty, też człowiek zaczyna się zastanawiać, że oni ścigają takiego Redmonda, który potencjalnie zaczął współpracę z KGB, no nie wiadomo, ale może w latach 80., a my ujawniamy normalnie nazwiska naszej agentury wśród Amerykanów, która zaczęła współpracować w roku 90 nawet. Przecież takie teczki też są. I jak to, w jakim świetle to nas stawia? Przecież to jest niepoważne. Teoretycznie jakby Amerykanie się za to wzięli, ja przynajmniej nie wiem, chyba że mi coś umknęło, chyba nie ma żadnej umowy, że oni nie będą ścigać. To, że nie ścigają ludzi bazując na dokumentach z IPN, to jest chyba tylko tyle, że nie wiem. Chyba tyle tylko, że nie chcą nam większej, mówiąc potocznie, siary robić niż już sobie narobiliśmy. Dobra, mała zasłona milczenia, bo nie chcemy politykować jak najbardziej. Ja oczywiście tak do poprzedniej twojej wypowiedzi jeszcze chciałbym powiedzieć, że staram się czasem pozytywnie oczywiście, ale jednak prowokować do poruszania pewnych kwestii, więc mam nadzieję, że to rozumiesz i niczym się jak najbardziej nie obrażasz. Nie. Bardzo się cieszę. Dobrze. Tomaszu, ale czy można by powiedzieć, że właściwie to, o czym też mówisz, to jest zagadnieniem, które dla jednych jest kontrowersyjne, no może za duże słowo, ale jednak, bo twierdzą, że takiego podziału nie powinno się stosować, a inni znowu mocno to podnoszą, są w zdecydowanej mniejszości i tak naprawdę wcale tych osób za dużo nie ma, które chociażby na naszym podwórku też o tym piszą, bo być może się już domyślasz, o co mi chodzi, bo chcę zapytać o kontrwywiad ofensywny, bo jakby nie patrzeć, te metody wymagają dość aktywnego działania, a nie tylko, że tak powiem, dobrego wyregulowania lornetki. Mhm. Mówisz, że u nas się o tym nie pisze za bardzo? Tak? No za dużo tego nie ma, a tak naprawdę pod kątem naukowym to też są dopiero, no ja bym brzydko powiedział, że pewnego rodzaju początki, bo nie ma za dużo tak naprawdę tych opracowań. Znaczy, tak naprawdę to przecież wielu specjalistów uważa, że to jest podstawa kontrwywiadu. A spotkamy się też także z tym, że dla niektórych taki podział na kontrwywiad ofensywny, defensywny nie powinien mieć miejsca. No nie, ja uważam, że nie powinien. To akurat się zgadzam z tym, że nie powinno być podziału na to, w sensie, że to powinna realizować jedna służba, tylko wiadomo, że i wywiad, i kontrwywiad będzie to sobie robił, bo czemu nie? Ale szczerze mówiąc, a propos tego niepopularności czy popularności, no w razie tej rozmowy, no to wydaje mi się, że w ostatnich latach została wydana taka książka Bolka Piaseckiego. No właśnie. I on, jeżeli dobrze pamiętam, no to stawiał bardzo na to, że powinien ten kontrwywiad być tylko nie królową. Chcę powiedzieć, że to była pierwsza książka, a może i pierwsza, ale na pewno jedna z nielicznych, nie mówię o artykułach, ale już o takich pozycjach typowo zwartych, nie? Gdzieś tam, no, pozdrawiam oczywiście Bolesława, nie chcę mówić akurat, że był jakimś pionierem, ale na pewno bardzo mocno na to kładł nacisk i mocno z niejedną osobą pewnie się trochę pokopał, żeby pokazać jednak ważność, zasadność tego typu działań. No ja pamiętam, że za podstawę uważał to właśnie szef Redmonda z lat 90., z pierwszej połowy lat 90., z którym rozmawiałem o mężczyznach, który był szefem kontrwywiadu w CIA i on mówił, że tak, że kontrwywiad ofensywny to jest to, co powinno się robić, tylko że wiadomo, że dla mnie znowu jego opinia może też się wiązać z tym, że on służył w wielkim, potężnym i bogatym CIA i myślę, że im jest troszeczkę po prostu łatwiej z takimi rzeczami niż nam. Niemniej to jest oczywiste dla mnie, że to jest jedna z efektywnych metod, tylko że powstaje pytanie, kogo my jesteśmy w stanie potraktować, że tak powiem, tym kontrwywiadem ofensywnym, jako, prawda, mniejsze państwa. No i wiadomo, że też wydaje mi się, że, nie wiem, może się mylę, nie wiem, może ty jak rozmawiasz ze studentami, może masz okazję rozmawiać takie tematy, to nie wiem, co oni w ogóle rozumieją, czy przez kontrwywiad ofensywny, czy oni od razu myślą tylko i wyłącznie o werbunkach. Zresztą gdzieś tak się to przedstawia. Czasem zauważyłem w literaturze, że to chodzi tylko i wyłącznie o werbunki, ale przykładowo, nie wiem, jak pisałem książkę o grupie w Departamencie II, która zajmowała się wejściami do placówek dyplomatycznych. Niewidzialni, przypomnijmy. Tak jest. Dla niektórych tych funkcjonariuszy też było to oczywiste, że to jest podstawa kontrwywiadu ofensywnego. No i ja też tak uważam. Tomasz, a czy możemy wyciągnąć jakieś wnioski tak naprawdę z całej tej historii? Bo oczywiście my w pewien sposób, załóżmy, przyjeżdża jakaś delegacja, bardzo ważne rozmowy, jakby nie patrzeć, przeprowadzić, czy podjąć ważne decyzje. No jesteśmy akurat na takim, a nie innym zakręcie, jeśli chodzi o pewnego rodzaju czasoprzestrzeń, bo różne nieszczęścia spotykają nas w ostatnich miesiącach. Trudno. Oczywiście będziemy pilnować tych, którzy są naszymi gośćmi, to pod każdym kątem, ale też nie zbadamy tak naprawdę całej tej historii. Co według Ciebie ewentualnie na dzisiaj możemy robić w takich przypadkach i przede wszystkim jakie wnioski z tej historii możemy wyciągnąć i czy właściwie jest co wyciągać? No więc tak, może być wniosek, powiedzmy, typowy dla oficerów kontrwywiadu i mogą być jakieś inne wnioski, w które chyba ja nie chcę się zagłębiać, bo mój konik, jak mówiłem, to bardziej ten kontrwywiadowczy. Zmierzam do tego, że kontrwywiad w wielu państwach, a może nawet wszędzie, nie jest popularnym tworem. Wielu oficerów kontrwywiadu uważa się za przewrażliwionych i tak dalej. Czytałem jakąś książkę dosłownie teraz w ostatnich paru miesiącach, która to była za dużo tych książek o szpiegostwie. Czytam w każdym razie. Była to książka też gdzieś chyba wiem. I to też może być rekomendacja. Nie jestem pewien na 100%, ale tak czy inaczej wspomnę o książce, bo może, nie wiem, twoi słuchacze nie słyszeli, może ty nie słyszałeś. Też w ostatnich miesiącach w Stanach wyszła, czy w Wielkiej Brytanii, nie wiem, przepraszam, wyszła książka pod tytułem, po angielsku to było Kłamca po prostu. I dotyczy ona historii, po angielsku wymawiają jego nazwisko Coucher, ale nie wiem, szczerze mówiąc, jak my tutaj w Europie powinniśmy. To jest mężczyzna on się na Słowacji urodził, ale w Czechach się wychowywał. To jest mężczyzna, który wstąpił czy został zwerbowany do tamtejszego STB, czyli do tamtejszej służby specjalnej, cywilnej. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych, nie wiem, czy kojarzysz tę historię. Jeszcze nie. Żył tam i, uwaga, właśnie to jest ciekawe, bo wielu ludzi zna jego historię, a jego historia jest naprawdę niesamowita, dlatego, że on nie tylko wyjechał do Stanów, nie tylko tam się zadomowił, nie tylko zdobył obywatelstwo, ale nawet został zatrudniony w CIA. I był po prostu nielegalem. Został aresztowany i wymieniony w 1986 roku w wymianie, w której Szarański przyszedł na nową stronę i chyba jeszcze ktoś, w sensie przez Rosjan został zwolniony, a na naszą stronę przyszedł on, jeszcze ktoś tam, plus jego żona i osoba nam znana, na naszym podwórku znana, czyli Jerzy Kaczmarek, czyli nasz nielegał, który został w Niemczech aresztowany, ten słynny nielegał, gdzie tam jest ta historia taka emocjonująca, że on wyjechał, udawał oczywiście człowieka, który mieszka w Polsce i ma obywatelstwo zachodnio-niemieckie. Tam była ta kwestia, że matka w tej rodzinie, czyli kobieta, która myślała, że Kaczmarek jest jej synem, który się wychował w Polsce, ona go porzuciła po prostu. On oczywiście nie był tym synem, ona zmarła na zawał. Potem ten pierwowzór tego Kaczmarka, czyli ten, któremu, że tak powiem, zabrano tożsamość, też zmarł, więc to wszystko dodaje takiej tajemniczości tej historii. Mi się zdaje, że są przypadki, że oni wszyscy pomierali, po prostu niefortunne. Niemniej taka historia znana pewnie wielu naszym słuchaczom jest. Jerzy Kaczmarek. Będzie zresztą film, który podobno bazuje na jego biografii, w lutym w kinach. Tomasz, ale idealna sytuacja na wtórnik. O czym teraz mówisz? O okolicznościach wokół tego pana, tak? A no tak. No, czy idealna, to nie wiem, bo chyba jeszcze bardziej fortunne są, jeżeli ktoś nie żyje, zwłaszcza w tamtych czasach, a ten akurat żył, więc była to mniej komfortowa sytuacja. Lepiej kogoś, kto na przykład zmarł, został porzucony, nie wiem, w latach 40. przez jakąś Niemkę na przykład i tak zresztą tutaj było, że to było dziecko Niemki, rosyjskiego żołnierza bodajże, który został porzucony w domu dziecka w Polsce i po prostu miał obywatelstwo, ale nigdy, czy tam mogło mieć obywatelstwo, powiedzmy, tak, bo matka była Niemką. Dobra, mały wtręt. Nie bez przyczyny pewnie to, co się dzieje na Ukrainie, ma miejsce, tak? Więc spodziewam się, że Rosjanie też się nastawiają na pewne działania za dekadę dwie, tak? Mhm. No, więc, ale zacząłem o tym... Kaczmarku. Czy Kaczmarek tutaj właśnie powiedziałem, że był na moście wymieniany razem z tym Czechem czy Słowakiem. W każdym razie ten mężczyzna został zatrudniony w CIA po prostu. Pracował tam co prawda tylko lub nie tylko jako tłumacz, ale uwaga, tłumaczył rzeczy z podsłuchów. Jest podejrzenie, że on wyjawił SDB i co za tym idzie KGB informacje o, zapomniałem nazwisku teraz, ale dyplomacie, który w latach 70., rosyjskim dyplomacie, który w latach 70. pracował CIA i on został nie tyle rozstrzelany, co chyba popełnił samobójstwo nawet podczas przesłuchania, bo rozgryzł kapsułkę z cyjankiem, którą miał w długopisie, tak rzekomo było. Mniejsza o to, co próbuję powiedzieć, to jest że książkę polecam, bo może nie jest najlepsza książka, ale historia jest nieznana, więc warto się zapoznać. Ale druga rzecz jest taka, że bodajże w tej książce właśnie, jeżeli się nie mylę, jest mowa o obsesji rzekomej oficerów kontrwywiadu, którzy odwracają papiery na przykład jak się podchodzi do ich biurka, prawda? I mnie to zastanawia trochę, bo jaka to jest obsesja? Dla mnie to jest rzecz tak oczywista w takich służbach, że nie wiem jak można się tego w ogóle śmiać. Przecież z takiego podchodzenia do biurka to może być katastrofa. No, oficerowie służb pewnie na całym świecie, na pewno tak w Polsce było, że no, po prostu jak wychodzą do toalety, to teoretycznie muszą włożyć rzeczy do szafy. Zbierają wszystko z biurka, wychodzą, się wkładają do szafy i wychodzą dopiero do toalety, mimo że jedną osobą siedzącą w tym samym pomieszczeniu jest i pilnującą teoretycznie tych wszystkich rzeczy jest kolega z wydziału, osoba też zaufana, ale ona nie ma prawa podejść do ich biurka i patrzeć na ich papiery, więc żeby się upewnić, że nie podejdzie, to się chowa rzeczy do szafy i uważam, że to jest bardzo mądre i nie wiem jak można się z tego śmiać. Tak jak mówię, nie jestem pewien, czy to było w tej książce, teraz sobie tak myślę, że może to w ogóle było w czwartym, tak czy inaczej gdzieś w książce jakiejś o szpiegostwie śmiano się z tego, bo po prostu oficerowie kontrwywiadu są uważani za wariatów przewrażliwionych, a ja uważam, że po prostu śmiejcie, a potem wychodzi taki kwiatek jak z Redmondem. Tylko teraz jaki wniosek jest w sensie, co możemy zrobić? No nic nie możemy zrobić tak naprawdę, no bo co? Nawet jak na spotkaniu z Redmondem był ktoś, kto podejrzewał, że ktoś może wśród tych oficerów CIA być szpiegiem rosyjskim, no to co zrobi? Tyle, ile można, to trzeba uważać. No nie wiem, ja bym się nie zwierzał na przykład z prywatnych rzeczy jako oficer wywiadu nikomu, bo a nuż zwierzę się komuś, że jestem alkoholikiem, a to jest taki prosty przykład oczywiście, a to jest agent KGB, który doniesie im o tym. Ja o nim nie zwerbuję na tej podstawie w jakiś sposób, więc no przesady, ostrożności nigdy nie za wiele. Może taki prosty wniosek. Zachęcam raz jeszcze do lektury artykułu Tomasza Awłasewicza, jeden z oficerów CIA mógł szpiegować dla Rosjan. To on rozmawiał z polskim wywiadem, a Tomasz poleca książkę Bera? Polecam, zdecydowanie. Fajnie się doczyta, jest też dużo smaczków zwykłych, więc nawet dla tych, którzy nie są bardzo wkręceni w temat służb specjalnych, to myślę, że może być przyjemność. I na pewno przedstawia w dobry sposób realia w ogóle pracy w służbach specjalnych, bo wszystkim się wydaje, że Bond, szybki samolot i tak dalej, a tam jest, ta książka jest przesiana jakimiś takimi przykładami takich zwykłych zupełnie zachowań jak w każdym innym biurowcu, że ktoś coś komuś powiedział, że na korytarzu wyszła jakaś informacja, że ktoś się z kimś spotkał w barze, że jakiś, nie wiem, oferent, który przyjechał z Rosji to był, a potem zniknął, bo się zapił, nie wiadomo w ogóle jakieś takich historie. Problemy takie zupełnie codzienne jak w klanie, ale to wszystko się dzieje na korytarzach CIA, na korytarzach biur KGB i tak dalej, i tak dalej. Tomasz, bardzo serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Tomasz Awłasewicz, dziennikarz Onetu, specjalizujący się w tematyce służb specjalnych. Mam nadzieję, że Tomasz dalej podtrzymuje, że odwiedzi nas jeszcze niejednokrotnie. Także kłaniam się nisko i dziękuję Ci bardzo. Jasne, chętnie, wzajemnie. Dzięki. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu Na Celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl/Na Celowniku.